Na placu Jana Pawła II można oglądać wystawę prac Pawła Młodkowskiego. Autor sfotografował miasto i okolice z lotu ptaka. Takie niecodzienne ujęcie Ełku przypadło do gustu mieszkańcom. Szukali oni swoich domów na wielkoformatowych fotografiach i rozpoznawali znajome miejsca widziane z innej niż zazwyczaj perspektywy. Dla mnie to wspaniałe po prostu, aż się zdziwiłem, że tak jest. Coś jest zrobione teraz. Bardzo pięknie to wygląda. Bardzo ładne zdjęcia. No, dużo pokazują, jak się zmieni w ciągu paru lat. No, bardzo ładne. Mi się to podoba. Ja nie jestem z Ełku, jestem z Krakowa i przyjechałem tutaj na wakacje. No, ładnie jest. Ładnie. Zdjęcia powstały w wakacje. Fotograf 4 dni z rzędu wzbijał się w powietrze w różnych porach dnia. Krążył nad wybranym miejscem, oglądał, a gdy uznał je za godne uwiecznienia, w chwili fotografowania wypuszczał stery. Pozornie wszystkim się wydaje, że w powietrzu jest spokojnie i takie latanie to jest po prostu pływanie, no nie wiem, w masełku czasami z tego mówię, jest miękko i ten nie do końca jest to prawdą, ponieważ powietrze jest tak naprawdę spokojne tylko wcześnie rano i późnym popołudniem, wieczorem. Natomiast w momencie, kiedy lata się w ciągu dnia, silne prądy termiczne sprawiają, że jest to niezła dawka adrenaliny. Fotograf przyznaje, że Ełk zrobił na nim wrażenie. Zauroczyło go szczególnie położenie miasta wokół jeziora oraz pagórki. Fotografował wiele miejsc w Polsce, ale nigdzie nie było takiego krajobrazu. Pola porzeczek. To jest rzecz, której jeszcze nie fotografowałem i jest bardzo ciekawa i na pewno chciałbym jeszcze temat wybadać dokładniej i zrobić więcej ujęć, więcej zdjęć, bo wydaje mi się ciekawe. Efektem lotów jest 400 zdjęć, z czego na wystawę wybrano 26. Pomysłodawcą i zleceniodawcą fotografii była firma, której prezes 10 lat temu przeprowadził się z Warszawy do Ełku i bardzo chwali sobie tę zmianę. Przede wszystkim warto docenić w Ełku to, że jest inny rytm życia niż w Warszawie. Nie ma takiej pogoni, ludzie są bardziej pogodni, ludzie się znają i tu jest tak, że nie ma anonimowości, że w sklepie klient jest rozpoznawalny, że ludzie się rozpoznają na ulicy. Ze względu na zieleń w Ełku i okolicach można tu też docenić zmiany pór roku. Ełk został określony nawet jako połączenie miasta i wsi w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Widać to doskonale na zdjęciach.